Rozpoczynamy pierwszy kwietniowy weekend, 3 kwietnia. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Zaczynamy dzisiejszy magazyn miejski. A w piątkowym wydaniu obrazy na słowa. Fajne babki, niezłe ciacha. Biblijna droga krzyżowa. Obrazy na słowa to tytuł wystawy autorstwa Michała Siewkowskiego, którą zaprezentowano w Saloniku Literacko-Artystycznym w 25-lecie twórczości artystycznej poety i malarza. Nieco poezji, trochę muzyki i całkiem spora dawka malarstwa. Podczas wernisażu wystawy obrazy na słowa sztuki pod wspólnym mianownikiem talentu autora przenikały się. Zaprezentowana w Saloniku Literacko-Artystycznym ekspozycja podsumowująca 25-lecie działalności artystycznej Michała Siewkowskiego jest okazją do spojrzenia na autora przez pryzmat jego szerokich zainteresowań humanistycznych. Poeta, eseista, malarz, doktor nauk humanistycznych, zamieszkały w Suchatówce, lecz zawodowo związany z Inowrocławiem w swojej twórczości łączy sztuki bliskie jego sercu. Te wszystkie elementy, sztuka, poezja, krytyka literacka, one są na pewno ogromnie ważne, ale poprzez ten rodzaj doświadczeń bardziej chyba dochodzę do siebie. One gdzieś tam pozwalają mi lepiej zrozumieć samego siebie. Ten rodzaj pęknięcia, który gdzieś tam jest widoczny w tej mojej twórczości poetyckiej, jest w jakiś sposób łagodzony tym, co jest na obrazach, w pejzażach. Ale tak naprawdę to wszystko zmierza zupełnie w inną stronę. Znalezienia swojego głosu, mówić siebie, a przede wszystkim zrozumieć również siebie w tym wszystkim. Wystawa Obrazy na słowa ma charakter przekrojowy. Jubilat zaprezentował nieznane szerszemu gronu prace plastyczne, podkreślające swoje związki z pracownią plastyczną, którą prowadził artysta plastyk Marian Kokoszyński. W tytule pracy była założona pewna prowokacja, bo to miała być w ogóle obraza na słowa. Wyszły obrazy na słowa. Te dwa żywioły, te dwa obszary twórczości, one się gdzieś tam wzajemnie uzupełniają w mojej twórczości, bo zarówno można mówić o plastycznych elementach w moich wierszach, jak i poetyckich elementach w moich obrazach. Kiedy to się zaczęło? No to się zaczęło gdzieś tam w 82 roku, trzecim, a co tutaj będę prezentował? Jest to pewien przekrój. Są i prace olejne, są pastele, są akwarele, ale również nieobcy jest mi temat współczesny, gdzie pozwoliłem sobie na kilka kolaży i tam zabieram głos w sprawach naszej współczesności. Akademia Szkolnictwa AS zorganizowała wielkanocny kiermasz pod nazwą Fajne Babki, Niezłe Ciacha. Mimo niesprzyjającej, mało wiosennej aury Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu udało się zorganizować wielkanocny kiermasz. Szkoła ma już spore doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. To też przygotowanie świątecznego jadła nie sprawiło przyszłym cukiernikom, kucharzom i piekarzom, czyli zdolnym uczniom kształcącym się w zawodach, najmniejszego problemu. Wspólne działanie przyniosło wspaniałe efekty. Taki festiwal, taki kiermasz jest świetną okazją, żeby zapoznali się nawzajem i nauczycieli, i uczniowie, i rodzice, gdyż w organizację takiego kiermaszu angażują się praktycznie wszyscy. I dla przykładu ten kosz wielkanocny, który jest akurat na budynku szkoły, to w organizację tego kosza zaangażowali się wszyscy nauczycieli. To było fajne i to było takie niepowtarzalne. Tak samo w przygotowanie kiermaszu wszystkich potraw, uczniowie wszystkich klas. I to po prostu jednoczy, a wspólnota jest taką rzeczą najważniejszą, bo to daje klimat szkoły, na czym nam bardzo zależy. Nie tylko fajne babki i niezłe ciacha, które znalazły się w nazwie imprezy, pojawiły się na stołach. Szkoła dba o tradycję, przyprawiając ją odrobiną nowoczesności. Dlatego oprócz własnoręcznie zrobionej białej kiełbasy, czy też smakowicie pachnącego żurku, można było skosztować kilka bardziej nowoczesnych dań. Czyli oprócz tradycji trzeba trochę w nowoczesność, dlatego jest sporo potraw, które faktycznie nie spotkamy na naszych stołach. Jest to tort chlebowy. Wszystko mamy w ogóle w kolorystyce żółto-zielonej, bo to się kolory się z tym właśnie z tym świętym kojarzą najbardziej. Czyli mamy tort chlebowy, mamy galaretę groszkowo-jajeczną i jeszcze inne rzeczy tutaj w nas nie potrafię wymienić, ale od tego są fachowcy, którzy na pewno dokładnie powiedzą, jak to się robi, jak się dokładnie nazywa. W Wielką Środę sprzed Kościoła Chrystusa Miłosiernego wyruszyła biblijna miejska droga krzyżowa w wykonaniu uczniów gimnazjum nr 2.
Nabożeństwo rozpoczęło się od poświęcenia krzyża przy kościele pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego. Stamtąd kilkuset wiernych, wspólnie śpiewając pieśni wielkopostne, ruszyło w stronę kościoła pod wezwaniem świętej królowej Jadwigi. W przygotowanie uroczystości włączyło się wiele osób. Niestety w tym roku pogoda nieco popsuła plany organizatorów. Zawsze się wiele osób angażuje w drogę krzyżową. Teraz słyszymy co chwilę w środkach masowego przekazu o tych drogach krzyżowych ekstremalnych, że tam kardynał brał udział, biskupi w ekstremalnych. No nam się w tym roku tak zrobiła, że to nasza droga krzyżowa też jakby ekstremalna. No wiele głosów było ze względu na zdrowie, nie pójdziemy, zróbmy to w kościele, mamy tu ciepło, przecież ogrzewanie i tak dalej. Ale jednak się okazało, że przemówił może rozsądek, a bardziej wiara, że ta droga krzyżowa nie jest dla nas, tylko my to czynimy dla Pana Boga, bo idziemy za Nim, chcemy iść za Chrystusem, tym cierpiącym na drodze krzyżowej z naszymi krzyżami. Trochę ograniczyliśmy w tym roku, bo w zeszłym roku była piękna pogoda i z kościoła świętej królowej Jadwigi ze spokojem mogliśmy przyjść tutaj na tej platformie tira, mogła młodzież występować, przedstawiać sceny kolejnych stacji drogi krzyżowej. Wielu z nas było z pochodniami, ze świecami i ze śpiewem na ustach, z modlitwą. No dzisiaj, w tym roku nam tak się stało, że musieliśmy zrezygnować z tego rozważania w czasie drogi. No. W rozważaniach drogi krzyżowej posłużono się przykładami ze Starego Testamentu, aby na ich podstawie ukazać m.in. problemy dotyczące skutków grzechu pierworodnego, życia małżeńskiego czy nieposłuszeństwa wobec Boga. Autorem rozważań był ksiądz dr Piotr Waszak. Piątkowy magazyn miejski dobiegł końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnych świąt wielkanocnych. Do zobaczenia. Ósmego kwietnia o godzinie 18 w Saloniku Literacko-Artystycznym odbędzie się spotkanie z autorem literatury fantastycznej Jakubem Ćwiekiem. 12 kwietnia o godzinie 10 w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się wystawa kotów rasowych, impreza biletowana. 12 kwietnia o godzinie 10 na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu odbędzie się 28 Mały Puchar Gordona Venetta. Są to zawody modeli balonów na ogrzane powietrze. Marcin Glebiak, zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Roczek, inowrocławski regionalista. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. A temat, no jak widać, scenografia już mówi, o czym będziemy rozmawiać. Zbliżające się święta Wielkiej Nocy i zwyczaje, te kujawskie, przypomnijmy sobie, jest ich sporo. No właśnie, często te zwyczaje kujawskie były związane z obrzędami kościelnymi, jak żeby inaczej, prawda? Wielki Piątek to jeszcze można spotkać na niektórych wsiach. Milkną w kościołach na przykład dzwony. Tak, zgadza się. Jest to dzień wyciszenia w kościele. Jest to dzień, kiedy praktycznie czci się śmierć Pana Jezusa. Jest to dzień, który stanowi święto kapłanów. I pamiętajmy, że święta wielkanocne są to te święta, które uchodzą za najbardziej rodzinne. Teolodzy są zgodni co do tego, i to nie od dzisiaj, że święta stanowią to clue wszystkich świąt kościelnych, które obchodzimy w naszej szerokości geograficznej. No, wyszliśmy od religii, ale teraz o obyczajach, bo tutaj też można wiele powiedzieć. Przywołówki. Wszyscy wiedzą mniej więcej na czym one polegają. 184 przywołówki w Szymborzu w tym roku. Ale nie do końca mówi się o tym, jak generalnie doszło do tych przywołówek, skąd one się wywodzą. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przywołówki mają swój podtekst polityczny. Proszę Państwa, od polityki nie da się jednak uciec. Z tyle, że dotyczyło to czasów zaborowych. Tak się złożyło bowiem, że kiedy powstał Klub Kawalerów, w Szymborzu był dostatek polskich panien. Z kolei panowie byli w mniejszości, ale też tacy, można powiedzieć, mniej aktywni.
mniej potrafili, może mniej się tutaj ubiegali o względy naszych panien. Za to w pobliskich Miechowicach i w Miechowiczkach, już dzisiaj dodam wsi nieistniejących, sporo mieszkało ludności narodowości niemieckiej. No i co niektóre nasze panny, dodam urodziwe, wyprawiały się do tej sąsiedniej wsi, a także i tamtejsi Niemcy zaglądali do Szymborza. No i jak to się zwykło mawiać, nadepnęli na odcisk polskim kawalerom z Szymborza. Wpadli na pomysł, że trzeba je nieco powyszydzać i stąd pomysł, aby wziąć i zorganizować przywołówki. Powytykać naszym pannom różne złe cechy. No, jak wspominają źródła, było to skuteczne. Nasze panny się bardziej opamiętały i zwróciły się ku naszym kawalerom, chociaż dzisiaj byśmy to pewnie oceniali w kategoriach może nawet i nacjonalizmu, ale wtedy była inna sytuacja geopolityczna, także tak, a nie inaczej się sytuacja rozwinęła. Naprawdę bardzo ciekawa historia. Święta Wielkiej Nocy oczywiście też są związane z potrawami. I tutaj można dużo o tym opowiadać. Z potrawami były też związane pewne zwyczaje na Kujawach, takie jak wybijanie żuru. O co tutaj chodziło? Rzeczywiście, otóż żur był najbardziej taką sztandarową, można powiedzieć, potrawą kujawską. Spożywano go praktycznie w świątek, piątek i niedzielę. Czy możniejsi, czy mniej zamożni, ale ten żur jadali. No ale przychodził moment, że ten żur się przejadał. Nawet najlepsza potrawa kiedyś się musiał. Przejadał. Kiedyś musiał, dokładnie. I wówczas w czwartek, zawsze było to w czwartek, panowie gromadzili resztki najczęściej żuru, doprawiali jakąś mniej czystą wodą, wapnem i tak dalej, i tak dalej. To, co byśmy dzisiaj brzydko nazwali pomyjami. I tę szarą, czasami cuchnącą cieczą oblewano okiennice, oblewano wejścia do budynków, szczególnie tam, gdzie znajdowały się panny nie cieszące się najlepszym, tutaj nie tylko wzięciem, ale najlepszą renomą. Zostajemy przy potrawach, chociaż bardziej przy stole, zanim sobie ten stół tutaj już wyposażymy w różne przyprawy, to należy stwierdzić, że stół w polskich rodzinach na Wielkanoc pełnił bardzo ważną funkcję i tutaj też obowiązywały pewne zasady. Tak, były zasady i to dodam dosyć sztywne. Stół to nie tylko mebel przede wszystkim. To był swego rodzaju punkt, powiedziałbym więcej, zwornik, przy którym spotykały się rodziny. Bywało, że wielopokoleniowe. Stół obligatoryjnie nakrywany był zawsze białym obrusem. No, bywało, że nie zawsze, nie każdą rodzinę stać było. Wówczas pojawiał się jakiś tam papier biały, ale zawsze był ten kolor biały. Rodziny możniejsze miały tak zwane damasowe obrusy, wyższej jakości, lniane, a na tym obrusie pojawiały się potrawy, które spożywano w czasie Wielkanocy. A potrawy, no, sztandarowy żur, o którym już żeśmy wspomnieli, szyneczka, z tym, że najpierw była ona podpiekana, a później dopiero gotowana i obligatoryjnie z kością. Ta kość nadawała zapach, nadawała smak i nikt się nie ważył, żeby kość zawczasu wyciągać. Ona była do czasu konsumpcji, aż praktycznie dana szyneczka została skonsumowana, była oczywiście biała kiełbasa, były jajka na twardo, to jest oczywista sprawa. W ostatnim okresie są to jajka przyozdabiane nie tylko jako pisanki, czy na Kujawach kraszanki. Ponadto znajdowała się oczywiście sól, pieprz, chlebek, no i rzecz ciekawa, chrzan, który wówczas zgodnie z tradycją częściej nazywano chrzanikiem. Chociaż to taka zdrobniała forma, ale nawiązująca też do pewnej tradycji. No i ciasta. Ciasta, czyli baba wielkanocna, węższa, a wysoka. Jak ja zawsze mówię, taki kulinarny wieżowiec, jakbyśmy to powiedzieli, polewana lukrem bądź kakałem, zależy kogo na co było stać. Ponadto mazurek, nierzadko, aczkolwiek o tym się rzadziej wspomina, był również placek drożdżowy. I co jest tu istotne, co warto podkreślić? Otóż placek drożdżowy często zaczynał takie śniadanie. Kawałek placka drożdżowego popijano
kawą zbożową, nie żadną inną, albo nawet gorącym mlekiem. Parę takich kęsów i wówczas dopiero przechodzono do tego, co bardziej ostre, kwaśne, do tego konkretnego. No niezwykle smakowicie się kończy nasza rozmowa. No to na koniec nie pozostaje nic innego, jak złożyć te świąteczne życzenia. Oczywiście wszystkim naszym telewidzom pragnę, korzystając z okazji, złożyć serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych świąt, oczywiście obfitego dyngusu, smacznego jajka, żeby na całe święta Państwu się darzyło. A przypomnę, moim Państwa gościem był inowrocławski regionalista, pan Grzegorz Roczek. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I na koniec mamy jeszcze specjalne życzenia świąteczne. W tych najdalszych czasach to uwielbiałem w poranek świąteczny wybiegać do ogrodu, gdzie zajączek coś tam dla mnie jako dla dziecka pozostawił. I do dzisiaj w wielu rodzinach ta tradycja jest kultywowana. Ja przynajmniej, jeżeli chodzi o moich wnuków, podtrzymuję to. Coś w imieniu zajączka podrzucam pod krzaczek w moim ogrodzie. No i przeżywam tę radość również, jak widzę u mojego wnuka pełne zaciekawienie w oczach i poszukiwanie, gdzie pod którym krzaczkiem, co ten zajączek tam dla niego zostawił. To jest coś oczywiście miłego, coś, co warto jest podtrzymywać w tradycji kolejnych pokoleń. Ale śniadanie świąteczne oczywiście, msza, spacer potem po południu do parku zdrowiskowego koniecznie, bez względu na pogodę. Do tego zachęcam Państwa. Zachęcam wszystkich Inowrocławian. Czy to będzie padał śnieg, jak niektórzy przewidują, w co ja wątpię. Czy deszcz ze śniegiem, co już jest możliwe. Czy po prostu deszczyk, czy bez deszczyku. Bez względu na pogodę warto jest troszeczkę takiego ruchu zaznać. Jeżeli ktoś lubi rower lub kijki, to zachęcam do tego, żeby skorzystać z tych pomocy i odbyć taki spacer. My potrzebujemy po wielu dniach czy tygodniach uciążliwej pracy chwili spokoju, relaksu i bardzo ważne jest to, aby spędzić ten czas w otoczeniu rodziny, najbliższych członków rodziny, przyjaciół, znajomych, bo nic tak nie buduje jak wspólne spędzenie czasu, rozmowy, których niejednokrotnie nam brakuje w ciągu tygodnia. Braku kontaktu z względu na obowiązki pracy, szkoły, wyjazdy. Wielu członków rodziny, przecież naszych rodzin inowrocławskich, pracuje lub uczy się poza Inowrocławiem. Święta to jest sposobność wyjątkowa do wzmocnienia takich więzi rodzinnych. Do tego wszystkich zachęcam i życzę wszystkiego dobrego.